Zatytułowałam tą krótki mój występ, ten wykład, nie wiem jak to określić, Zanim upadnie. Zastanawiać by się można, czego on będzie dotyczył. Czy tego, kto upadnie, czy może co upadnie, kiedy upadnie, dlaczego upadnie, jakie będą skutki tego upadku. Będziemy mówić ogólnie o upadku. Myślę, że z całości tego, co tutaj przedstawię, sami dojdziecie do wniosku, jakiego upadku, jakiego rodzaju to będzie upadek i kogo będzie dotyczył. Sami wnioski wyciągniecie. Tutaj, nie wiem, ci, którzy z Was byli, albo ci, którzy nie byli, też na pewno wiedzą i znają. Skupiliśmy się ostatnio, mówiliśmy, przedstawialiśmy drugi rozdział Księgi Daniela, konkretnie oczywiście ów słynny posąg, prawda? Opowiedzieliśmy o głowie, którym był Babilon. Mówiliśmy o Persji, a w zasadzie Medo-Persji. Mówiliśmy o Grecji, a zwłaszcza tej Grecji Aleksandra Macedońskiego. I skończyliśmy tak naprawdę na nogach, czyli Rzymie. Chociaż nie do końca, jak gdybyśmy ten Rzym dociągnęli. Nie o wszystkim żeśmy odnośnie tego Rzymu powiedzieli. Chociaż dzisiaj w zasadzie wszyscy będziemy mówić o tej części, czyli o tych stopach i o paluszkach, prawda? Czyli to jest to, czego będzie dzisiejszy wykład mniej więcej dotyczył. Zostało mi przydzielone przez brata Szkopińskiego taki fragmencik, na którym się będę skupiać. Nie będzie to, można powiedzieć, wykład czysto teologiczny, bo nie jestem teologiem, raczej bardziej historyczny i przybliżę sytuację z punktu widzenia historycznego. A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, a częściowo z żelaza, oznacza, że królestwo będzie podzielone. I tyle. Wiemy, czym jest glina. Glina jest minerałem, który występuje normalnie w skorupie ziemskiej, jest częścią ziemi. Żelazo. Żelazo jest pierwiastkiem. Również występuje, chociaż nigdy w czystej postaci, prawda? Ciężko nam sobie, pytałam znajomego chemika, raczej nie ma możliwości połączenia z gliny z żelazem. Więc dlaczego tutaj takie dziwne połączenie? Skąd się to w ogóle bierze? Co prorok miał na myśli, mówiąc o takowym połączeniu? Jeżeli mówimy o wydarzeniach, które dotyczą Rzymu, Rzym mniej więcej w drugim, końcówka III wieku naszej ery wygląda tak. Czyli jest to ogromne imperium położone na trzech kontynentach, gdzie Morze Śródziemne jest morzem wewnętrznym. Te obszary zaznaczone na żółto to są obszary troszeczkę później podbite. Jest to państwo naprawdę rozległe. Władać takim państwem nie jest łatwo. Dlatego w III wieku naszej ery imperium przeżywa poważny kryzys. Zwłaszcza na wschodzie, gdzie pojawiają się plemiona, odrodzone plemiona Partów, które zaczynają podbijać i niszczyć, chcą zawładnąć Egiptem, chcą zawładnąć Syrią i Rzym ma wielki problem. W samym Rzymie, czyli Italia w zasadzie, sytuacja też nie jest łatwa. Mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym, mamy do czynienia ze spadkiem wartości pieniądza, kolejni cesarze nie radzili sobie z sytuacjami, które tam było, mamy konfiskatę prywatnych majątków, wojny domowe, głód. W samym III wieku naszej ery, w ciągu tych 100 lat mniej więcej, panowało 36 cesarzy. To sobie możemy wyobrazić, jak wyglądała sytuacja. Rzadko który zszedł z tego świata śmiercią naturalną. Oprócz tych 36 było jeszcze 74 uzurpatorów. To możemy mieć świadomość tego, jakie było wielkie zamieszanie w samym Rzymie. Nie wyglądało to po prostu dobrze. Co się wtedy dzieje? W 330 roku znany nam już cesarz Konstantyn Wielki przenosi stolicę z Rzymu do Bizancjum. To jest ogromne miasto na styku dzisiaj i wtedy dwóch kontynentów. Wtedy nie nazywa się jeszcze Konstantynopol. Dopiero w momencie, kiedy zaczyna funkcjonować jako stolica Imperium Rzymskiego, zmieniona została jego nazwa na Konstantynopol, czyli po prostu miasto Konstantyna, bo od tego to się po prostu wzięło. Będzie Konstantynopol tą stolicą
do roku 395. Potem będzie również stolicą już Cesarstwa Wschodniego, a w późniejszym czasie Cesarstwa również Łacińskiego i w końcu Państwa Osmańskiego. Dzisiaj wiemy, że już stolicą Turcji nie jest. Sytuacja, która ma miejsce w Rzymie, ma miejsce w ogóle w basenie Morza Śródziemnego. Mniej więcej tak to wygląda w tym okresie. Mamy tutaj jeszcze podział pokazany na poszczególne prowincje rzymskie. Wiemy, że tych prowincji było bardzo wiele i panowanie nad takim obszarem prostą sprawą nie było. Dlatego w 395 roku kolejny cesarz, który się nazywa Teodozjusz Wielki, dzieli cesarstwo rzymskie na dwa. Wcześniej już były próby podzielenia tego cesarstwa, zwłaszcza za bodajże Dioklecjana. Ale nie było to trwałe. W 395 roku dzieli on cesarstwo na dwie części między swoich synów. Arkadiusz dostaje część wschodnią, czyli tu, Honoriusz dostaje część zachodnią, po czym umiera. Czyli na zasadzie radźcie sobie. Dlaczego to zrobiono? Dlatego, że problemy, które się zaczęły na zachodzie i problemy, które się zaczęły na wschodzie, trudno było ogarnąć tak naprawdę jednej osobie. Ten podział się utrwali, będzie dosyć duży. Będzie się to nazywało Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie ze stolicą w Rzymie i Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie ze stolicą w Konstantynopolu, gdzie będzie ta nazwa funkcjonować bardziej jako Bizancjum. I tak będzie znane do momentu upadku. I tutaj moglibyśmy powiedzieć, że już mamy dwie części, podział, prawda, tych stóp na wschód i zachód. Żelazo, glina. Czy to jest które jest żelazem, które jest gliną? Moglibyśmy się tutaj zastanawiać. Ale ta sytuacja nie jest spowodowana tylko kryzysem. Otóż, moi drodzy, w okresie IV do VI wieku zaczyna się bardzo trudny okres w dziejach historii cesarstwa w ogóle rzymskiego. Mianowicie w Europie zaczyna się słynny okres wędrówek ludów. Czym była ta wędrówka ludów i czym była spowodowana? Zaczyna się wszystko od Hunów, którzy pojawiają się ze wschodu, przybywają z terenów Azji. Dlaczego w ogóle się pojawili w Europie? Skąd się tutaj wzięli? Otóż prawdopodobnie historycy przypuszczają, że wygnał ich głód. Suche stepy, brak pożywienia dla trzód, które mieli, dla koni, które mieli, spowodowało to, że przenieśli się w stronę terenów europejskich. I teraz sytuacja jest taka, że Rzymianie, którzy oddzielili się od wszystkich ludów barbarzyńskich swoimi limes, czyli takimi umocnieniami, naturalnymi przeszkodami, jakim był Dunaj i jakim był Ren, nagle tych Hunów się wystraszyli. Dlaczego? Barbarzyńcy dla Rzymu nie byli żadną nowością. Barbarzyńcami nazywano wszystkie plemiona, które zamieszkiwały poza obszarem Rzymu. Niektóre z nich, takie jak właśnie na przykład, no nie wiem, Frankowie, Wizygoci, Ostrogoci, Burgundowie, byli nawet sprzymierzeńcami. Co to oznaczało? Że osiedlali się na obszarach Cesarstwa Rzymskiego, przyjmowali bardzo często religię, język, obyczaje, zwyczaje, sposób życia, ale w zamian oczywiście płacili podatki, byli na każde wezwanie, stawali do walki, jeżeli była taka konieczność. Więc w momencie, kiedy pojawiają się Hunowie, pierwsi padają pod ich ciosami Alanowie, następnie Ostrogoci. Część z nich ucieka, część się z nich do Hunów przyłącza. Powoduje to wielką wędrówkę ludów. Wszyscy są przerażeni i zaczynają się wciskać w granice cesarstwa, prosząc o pomoc, a często te granice przerywając i osiedlając się samodzielnie. Na terenie dzisiejszych Węgier Attila, zwany biczem bożym, wódz Hunów, zakłada swój obóz. I przypuszcza się, że właśnie nazwa Węgry, czyli Hungaria, wzięła się od nazwy Hunowie. Dlatego chyba Węgrzy mają do dzisiaj taki dziwny język, którego nikt nie rozumie, prawda? I w Europie są wyjątkowi tak naprawdę. Być może stąd się to po prostu wzięło. I teraz ta wielka wędrówka ludów, którą rozpoczynają właśnie wszystkie plemiona te barbarzyńskie spoza obszaru Rzymu, spowodowana najazdem
Hunów powoduje to, że Rzym również zaczyna po prostu czuć się niepewnie. Gdyby to jeszcze tylko polegało na tym, że atakują Hunowie. Nie. Ruszają się Wizygoci, ruszają się Ostrogoci, ruszają się Goci, ruszają się Wandalowie, Frankowie, co powoduje, że ten nacisk na Rzym ujawnia jego wielką słabość. I to, że Rzym nie jest przygotowany po prostu na taką sytuację. I mamy z tym do czynienia między innymi w roku 410, tutaj jest zaznaczone, kiedy to Wandalowie, którzy uciekając przed Hunami, przez Hiszpanię przedarli się do Afryki, założyli swoje własne państwo, w 1410 roku, przepraszam, nie Wandalowie, tylko Wizygoci, z góry Wizygoci, atakują Rzym, a Wandalowie potem w 455 ponownie. Rzym tak naprawdę jest trzykrotnie atakowany, trzykrotnie zdobywany, trzykrotnie łupiony. I zwłaszcza Wizygoci, którzy go zdobyli w 410 roku, łupili go przez 3 dni pod wodą Alaryka, wywozili mieszkańców i sprzedawali jako niewolników. Praktycznie niewiele z tego, co tam było, zostało. Później Wandalowie dopełnili reszty. Przy czym działania Wandalów były zupełnie bezmyślne, bo niszczyli zupełnie niepotrzebnie. Stąd na pewno do dzisiejszego dnia znane nam wszystkim stwierdzenie, że ktoś jest Wandalem. Idzie, kopnie znak, przewróci kosz, prawda, wybije szybę, po to tylko, żeby zniszczyć. Tak zachowywali się właśnie Wandalowie. I teraz, co się dzieje dalej? Opuszczając swój obóz, Hunowie i Attila wkraczają na tereny Imperium Rzymskiego. W 451 roku dochodzi do wielkiej bitwy na polach kataluanijskich, gdzie Hunowie zostają pokonani i muszą się wycofać. Próbują jeszcze raz zaatakować Rzym, ale wtedy dochodzi do interwencji papieża Leona I. Prawdopodobnie musiał zapłacić dosyć wysoki okup, żeby właśnie oni opuścili tereny Imperium Rzymskiego. Tak mniej więcej wyobrażano sobie Attylę. Jest to obraz w zasadzie XIX-wieczny. Być może tak wyglądał, ale porównany jest właśnie do tego bicza bożego, który przemierza Europę bardzo szybko, na swojej drodze zostawia tylko śmierć, pożogę i rozpacz, niszcząc wszystko po drodze. I tak mniej więcej można by zobrazować wydarzenia tego okresu. Proszę popatrzcie, tutaj mamy to Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, tutaj mamy Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie. Jeżeli popatrzymy na tą wędrówkę ludu, rzuca się jedna rzecz w oczy. Czy ktoś zauważa jaka? Głównie Zachodnie Cesarstwo. Tak jest, że atakowane jest głównie Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie. Tutaj jest kilka ataków, ale bardzo minimalne. Główne uderzenie tych wszystkich i ruchy wędrówek ludów skierowały się w kierunku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, no gdzie to zamieszanie było dosyć duże. Być może wybawieniem dla Rzymian było to, że w 453 roku umiera Attila, no ale nie znaczy to, że się Hunowie rozpadają. Oni się wycofują troszeczkę, wycofują się na te tereny nadczarnomorskie, ale zostaje jak gdyby nisza w Europie. I tą niszę wypełniają właśnie Wizygoci i wypełniają Frankowie, którzy oni z kolei staną się zagrożeniem dla Cesarstwa Rzymskiego. Więc tutaj to cesarstwo coraz bardziej, te nogi, te stopy, połączenie gliny z żelazem zaczyna się coraz bardziej chwiać. Jest coraz bardziej niepewne. W 455 roku Rzym ponownie zostaje złupiony pod wodzą Genezaryka, wodza Wandalów, po raz kolejny. Natomiast tak mniej więcej będzie wyglądała w V wieku, na początku V wieku mapa Europy. Tutaj mamy Hunów, którzy zostali, tu mamy Cesarstwo Wschodnie i proszę popatrzeć na Cesarstwo Zachodnie. Na tych terenach jest pełno plemion, które zagarnęły po kawałku część ziem. Cesarstwo Wschodnie jakoś się trzyma, jest jednolite. Ze swoim Konstantynopolem utrzymuje się. Co się dzieje dalej? Część w roku 476, przepraszam,
przywódca zbuntowanych żołnierzy germańskich, a takich było bardzo wielu w tych legionach, Odoaker, usuwa ostatniego cesarza rzymskiego, który się nazywa Romulus Augustulus. To jest takie troszeczkę przyśmiewcze określenie, bo Augustulus to taki malutki Augustik, tak byśmy to przetłumaczyli. Panował on tylko rok, czyli bardzo, bardzo niewiele. Insygnia cesarskie w ogóle odesłał cesarzowi bizantyjskiemu do Konstantynopola, a sam Odoaker ogłosił się królem Italii. Niewiele to trwało. Sytuacja, która spowodowała, że Rzym został zajęty, że ostatni cesarz został zdetronizowany, świadczy o tym, że cesarstwo zachodnie pod naciskiem plemion barbarzyńskich na skutek sytuacji, która się tam wytworzyła, po prostu upada. Rok 476 jest rokiem bardzo znamiennym. Dlaczego? Dlatego, że uważa się, że to jest koniec okresu starożytności i początek wieków średniowiecza, prawda? Przez niektórych mylnie nazywanych ciemnymi wiekami średniowiecza, co zupełnie nie jest prawdą. I teraz, czyli jedno cesarstwo mamy z głowy. I teraz pytanie, czy to było to gliniane, czy to było to żelazne? Trudno, niech każdy sobie dopowie, jak uważa. Idziemy dalej. Co się dzieje dalej? Zostało jeszcze jedno cesarstwo. Ciekawą rzeczą jest to, że przetrwa ono, słuchajcie, prawie 1000 lat dłużej. To dużo czy mało? Dużo, ale pamiętajmy, że samo Imperium Rzymskie, takie jakie znamy z tej wcześniejszej mapy, o tutaj jest też pokazane, przetrwało prawie 1200 lat. To znacznie więcej niż wszystkie pozostałe, o których żeśmy mówili. Dłużej niż Babilonia, dłużej niż Medopersja, dłużej niż Grecja. Najdłużej trwającym imperium jest właśnie Imperium Rzymskie, jest najsilniejsze, jest w końcu żelazne, chociaż te podstawy się chwieją, no bo mamy żelazo z gliną. I co z tym Konstantynopolem? Otóż Konstantynopol, proszę popatrzeć, on jest bardzo ciekawie zbudowany, jest bardzo ciekawie położony przede wszystkim. Tutaj mamy Morze Marmara, tutaj mamy ten słynny półwysep, tutaj już mamy Azję, prawda, z tej strony Azji, cieśninę Bosfor, tam wyżej Dardanele, a tutaj taką zatoczkę Złoty Róg. To jest kolonia genueńska bodajże. Konstantynopol z tej strony praktycznie był niedostępny od strony morza, bo był zbudowany na dosyć wysokim klifie. A poza tym tutaj od tej strony opływał go bardzo taki niebezpieczny prąd morski, który nie pozwalał na zbliżenie się innym okrętom. W momencie, kiedy miasto zostało założone, Konstantyn wybudował wielki mur, który, już nie pamiętam, chyba 7 metrów wysokości miał, który oddzielał go od strony zachodniej. Drugi cesarz wybudował kolejny mur z licznymi wieżami i basztami, który również miał chronić miasto. W ogóle murów było, jeżeli chodzi o Konstantynopol, był on chroniony, z tego co się doczytałam, chyba na obszarze około 1000 hektarów, więc to było bardzo dużo. Miasto liczyło wtedy od 300 do 400 tysięcy ludzi. Było to największe miasto tutaj położone w basenie Morza Śródziemnego. Tutaj znajdowały się oczywiście różnego rodzaju świątynie, forum był amfiteatr, był hipodrom, więc tak jak każde miasto starożytne tego typu, zwłaszcza stolica, jakieś termy, prawda, istniało i świetnie się rozwijało. I teraz w 453 roku pod Konstantynopol podchodzą Turcy. Kwestia zdobycia go, oblegają go gdzieś tak od chyba 7 kwietnia do końcówki maja, czyli prawie półtora miesiąca. Dużo, niedużo, chyba niedługo, bo niektóre miasta były oblegane w średniowieczu przez kilka lat nawet, prawda? Więc tutaj sytuacja wygląda następująco. Próbowano i od strony tutaj właśnie lądu i próbowano oczywiście od strony morza. Tak wyobrażano sobie, prawdopodobnie na podstawie opisów i rycin taki obraz został sporządzony. Sprowadzono wielkie kolubryny, które atakowały miasto, kruszyły, niszczyły, jednak ciężko było go dosięgnąć.
Żołnierze byli świetnie przygotowani, doskonale sobie radzono. Natomiast od strony morza jednak udało się w pewien sposób dostać pod mury właśnie Konstantynopola, sforsować je i zdobyć. Podczas obrony zginął ostatni cesarz i miasto w roku 1453 upada. Prawdę powiedziawszy, jest to drugie zdobycie Konstantynopola. Konstantynopol był tak świetnie broniony, tak doskonale sobie radzili, że został zdobyty wcześniej tylko raz, w 1204 roku. I to został zdobyty przez chrześcijan podczas czwartej wyprawy krzyżowej, kiedy to Wenecjanie, konkurując z Konstantynopolem na wodach Morza Śródziemnego, po prostu wykorzystali krzyżowców, przekupując ich, i Konstantynopol został po prostu zdobyty, złupiony, zniszczony. Było to wtedy pierwszy raz. Drugi raz jest właśnie w 1453 roku. Upada Konstantynopol i upada, słuchajcie, w tym momencie nie ma już Cesarstwa Rzymskiego. Nie ma tych stóp. Po prostu się rozleciało. Najpierw pierwsze, potem drugie, prawda? Następuje koniec istnienia potężnego Cesarstwa Rzymskiego. I teraz jak wygląda sytuacja? Tak mniej więcej wygląda sytuacja właśnie jeszcze z V wieku. Z V wieku mamy wszystkie te plemiona, które się tutaj osiedlą, które powstaną i z których wytworzą się państwa narodowe, najpierw państwa plemienne, a potem państwa narodowe na gruzach Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Tutaj jeszcze mamy istniejące Bizancjum, które zostanie zajęte potem przez Turków. Jeżeli chodzi o ścisłość, te plemiona, które tutaj się wytworzą, to będzie 10 królestw barbarzyńskich. Ja je może odczytam. Wandalowie, Ostrogoci, Herulowie, Frankowie, Wizygoci, Anglosasi, Alemanowie, Longobardowie, Burgundowie, Swebowie. I dają one właśnie początek Europie Zachodniej. Tu mamy innymi, między innymi Wizygotów, Swebów, prawda? Tutaj mamy Burgundów, jest tu określenie, gdzie każdy z tych państw, z tych plemion się znajdował. Natomiast jeżeli chodzi o upadek Konstantynopola, upadek Bizancjum, to rok 1453 przynosi jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, jeżeli z upadkiem Zachodu kończyło się starożytność, przepraszam, to z upadkiem Konstantynopola niektórzy historycy uważają, że kończy się okres średniowiecza. Chociaż część przesuwa to dopiero na okres odkrycia Ameryki. No ale przy 1000 latach, 40 lat w przód, 40 lat w tył, to tak praktycznie żadna różnica. I mamy koniec tych stóp, które próbowały się łączyć, próbowały działać, próbowały cokolwiek zrobić, próbowały się odrodzić nawet na siłę, próbując się połączyć, no ale niestety nic z tego nie wyszło. Koniec.